Hej wszystkim, tu Lula de Lula, witam was z mojego prywatnego sejwa. Kiedyś pisaliście, że chcecie jeszcze tam zobaczyć, jak to u mnie wygląda, jak radzę sobie tam z tą piekarnią i dzisiaj was tam zabiorę. Tutaj w tym domu troszkę się pozmieniało. Moja Simka ostatnio była w ciąży, ale już urodziła, jej syn jest nastolatkiem. Poza tym dorobili się dwójki kolejnych dzieci, Mikołaja i Mai. Maja jest adoptowana, jest w tym samym wieku co Mikołaj. Na początku było ciężko, a teraz dzieci są już starsze, więc trochę więcej czasu spędzam w moim biznesie. Moi Simowie niestety za niedługo przejdą do tej seniorskiej grupy wiekowej. Jeszcze troszkę im tutaj czasu zostało, więc mogą swobodnie na razie cieszyć się życiem i dobrym zdrowiem, więc to mnie cieszy. Jeszcze wszyscy śpią, oprócz Mikołaja. To jest taki ranny ptaszek. Na razie tak wygląda ta moja rodzinka. Ty też już wstałaś? Bawisz się lalkami? Okej. Trzeba by jednak zadbać o twoje potrzeby. Myślałam, że tutaj będzie piątek, a jednak jest środa. Dobra, niczego to nie zmienia tak naprawdę. Lubię, jak cała rodzina przychodzi do piekarni i nam pomaga. Wtedy jest większy utarg. Ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio zatrudniłam fajną panią w piekarni. Jest to taka seniorka z dobrymi kwalifikacjami. Nawet ją ostatnio... Czemu ta gra się nie przycisza? Nie wiem, to jest dla mnie zagadka. Ostatnio nawet ją awansowałam, więc spoko. Jeśli dzisiaj się też spiszę, to myślę, że nawet podniesiemy jej wynagrodzenie. Czy ty nie miałeś czegoś zjeść przed szkołą? Tak mi się wydaje właśnie. Co my tu mamy dobrego? Tost francuski. Ty też mogłabyś coś zjeść, bo później będzie, że dzieci nie karmimy i no w ogóle skandal. No, dorośli sobie śpią. Dorośli jak dorośli. Tutaj nasz Sim musi wstać, on za chwilę do szkoły będzie szedł. On zresztą już się wyspał, więc dobrze. Dobrze jest. On z pewnością, słuchajcie, niejedno kobiece serce złamie. Jest dużo tutaj Simek nastolatek w mieście. W ogóle w jednym świecie i w drugim, w jednym świecie i w drugim, w jednym mieście i w drugim mieście. O, widzicie moją kolekcję jajek wielkanocnych? Udało mi się zebrać wszystkie, więc fajnie. Tutaj jakiś obraz Alicja namalowała. Tak mi się spodobał, że nie chciałam go sprzedać. Tutaj też jakieś rodzinne zdjęcia sobie wiszą. Wystrój domu się nie zmienił. Bardzo mi się podoba i myślę, że na razie się chyba tutaj niczego nie będę jakoś tam zmieniać. Jeśli słyszycie auta, to przepraszam, ale mam okno otwarte. Jest tak ciepło, że chyba za chwilę się rozpłynę. Dlaczego idziesz jeść na dwór? Ja nie wiem, on w ogóle ma jakieś dziwne upodobania. Tylko to chyba po ojcu, bo... Okej, tutaj ludzie stoją, w ogóle przechadzają się, a ten w samych gadkach wyleciał. Dobra, możecie się poprzytulać kiedy indziej, byłoby fajnie. Może coś zjecie dla odmiany? Ja nie wiem. Dobra, weźże ten talerz i jedz, chłopie. Ty dzisiaj idziesz do pracy. O, Alicja śpi, ale to mnie w ogóle nie dziwi. Ona jest raczej śpiochem, więc spoko. Przed pójściem do pracy zadbamy troszkę o figurę. Oj, tutaj mamy teraz tą bieżnię, dobra. Tutaj mamy pokój dzieciaków. Może tylko to się zmieniło w wystroju. Tutaj wcześniej w tym pokoju mieszkał brat Alicji. On się teraz wyprowadził. Założył, słuchajcie, własną rodzinę. Nawet ma dziecko w wieku Mikołaja. Ten pokój wygląda teraz tak. Bardziej taki może... młodzieżowy, ale też troszkę w takim stylu biwakowym. Nie wiem, czy wam się tak kojarzy? Mi się tak kojarzy. Tutaj mieszka nasz brat w tym domu. Naprzeciwko zaraz. Jest tutaj częstym gościem. Niestety nas nachodzi. Nie wiem, czy on nie ma swojego życia, czy co. Chyba trzeba tam jeszcze zmajstrować jedno dziecko, żeby on w domu siedział i się nim zajmował. Bo
troszkę tutaj nam zawraca głowę. Czyje to jest jedzonko, co? Ja jestem ciekawa tego bardzo. Dobra, nikt nie chce jeść, to dobrze, nie będę was zmuszać. Czy ty musisz iść do szkoły? Super. To chodź, jeszcze pozmywasz. Takie, wiecie, rutynowe zajęcia. Zazwyczaj idę do piekarni wtedy, jak wszystkie dzieciaki już zjedzą, ogarną się, przestaną ze sobą gadać zamiast jeść, bo to mnie bardzo denerwuje. Nie dość, że tak długo z nimi zajmuje po prostu tutaj jedzenie, co jest jakimś koszmarem, to jeszcze muszą ze sobą ględzić, oczywiście. Jeśli chodzi o nasze fundusze, to czasami udaje mi się wyjść na swoje w sklepie i zarabiam nawet po 1000 czy ponad 1000 simoleonów. Ale ten zysk jest spowodowany tym, że sprzedaję też inne rzeczy. Wiecie, takie typowo kuchenne, jakiś tam ekspres czy jakąś zastawę, bo z samych babeczek to raczej bym nie wyżyła, bo taka jedna babeczka kosztuje 5 simoleonów, więc sami rozumiecie. A gości w sklepie jest dość dużo, także też na to nie narzekam na przykład. Dobra, dzieci wszystkie poszły. Tutaj nasz mąż boksuje. On pewnie za chwilkę będzie się wybierać do pracy. Właśnie ostatnio nie sprawdzałam, jak tam z jego logiką i wszystkim, ale wszystko ma dobrze. Mam nadzieję, że niedługo dostanie jakiś awans. Za 11 minut wychodzi do pracy. Dlaczego przybiłyśmy. Nie umiem się wysłowić. Przybiłam gwoździa tutaj na tej bieżni. Muszę wam powiedzieć, że gdybym ja miała tak biegać, no to po prostu byłby taki sam efekt zapewne. To jest po prostu na 100%. Dobra, czy my jesteśmy jakieś spocone, czy coś? Nie, nawet nie. Ty już idziesz do pracy, mężu? To pa, pa. My idziemy rozkręcać biznes. Zobaczymy, jak tam nasza pani od sprzedawania. Nawet nie pamiętam, jak ma na imię, to chyba nie jestem zbyt dobrym pracodawcą. No ale trudno, to jest nasz strój wizytowy. Cieszymy się życiem, jest piękna pogoda. I podróżujemy do naszego sklepu. Trochę tam, jeśli chodzi o fundusz w ogóle sklepowy, to mamy tam, o ile pamiętam, bardzo mało kaski. No ale mam nadzieję, że dzisiejszy utarg będzie owocny. Z nikim nie będziemy podróżować, chociaż możemy wziąć naszą szwagierkę. Nie wiem, po co ona by się tam nam przydała. Kiedyś, jak z nami mieszkała, bo był taki okres, to przyjeżdżała nam pomagać do piekarni. Teraz jest no, chyba osobą niepracującą, chociaż nie wiem, może sobie tam pracę podjęła gdzieś. Dobra, jedziemy do promenady i do naszej piekarni. Okej, jesteśmy w piekarni, musimy otworzyć sklep. Ile my tu mamy kasy? Aha, to jest nasz ostatni zysk. Okej, otworzymy sklep, już jesteśmy. Aha, fundusze sklepu, dobra, nie jest tak tragicznie. Zobaczmy, co my tutaj mamy do roboty. Tak, za chwilkę przybędą klienci. Widzę, że jest kilka rzeczy do usunięcia. Dobra, jest też szyba do posprzątania. Zawsze jak przyjeżdżam właśnie do sklepu po tym całym ciężkim dniu poprzednim, właśnie robię taki rekonesans, sprawdzam, ile jest znaków, ile towaru trzeba o dołożyć. Jajko się nie sprzedało. Dlaczego nikt nie chce jajka? Ej, ej, no nie dyskryminujcie jajek, kupujcie jajka, jajka są fajne. Dobra, wyczyścimy to. Albo najpierw pościągamy znaki. Usuniemy. Nie wiem, co będę chciała sobie tutaj dać, dlatego nie robię uzupełnij towar. Chyba, że jestem czasami, wiecie, leniwa i nie chce mi się to. Od razu uzupełniam towar i pojawiają mi się te rzeczy, które tutaj wcześniej były, ale zazwyczaj lubię jakąś tam, wiecie, zmianę i sobie coś innego tutaj dać. Usuniemy. Dużo rzeczy się sprzedało, muszę wam powiedzieć ostatnio. Czy tutaj coś trzeba usunąć? Tak. Usuniemy znak. Przydałoby się też posprzątać, co nie? Nie widzę naszej pani. O! Tutaj mamy szefa Gino. Szef Gino dumnie tutaj pręży swoją pierś przed naszą piekarnią. Trochę może do tematyki piekarni nie pasuje, ale to nic. To jest chyba moja ulubiona figurka z My Sims, a to wszystko przez Live Simmer. Jeśli oglądacie Live Simmer, to pewnie wiecie, o co tam chodzi z szefem Gino. Dobra.
co my tutaj mamy? Pustki mamy, słuchajcie. Klasyczna wanilia jeszcze dobra. Wszystko dobre, tylko trzeba posprzątać. O, wyczyścimy. Trochę widzicie, ta szyba jest taka przydymiona. Może też opalcowana. To jest właśnie fajna opcja, że oni ten sklep mogą sprzątać, że mogą uzupełniać towar. Bardzo mi się to podoba. Hej, gdzie nasza pani sprzedająca? O, przyszła. Świetnie, fajna motywacja do pracy. Tak, wiemy, że wszystko cuchnie i tak dalej. Wyznaczymy ci bardzo dzisiaj odpowiedzialne zajęcie. O, okej, możemy cię awansować dalej. Zaprojektować ci strój. Sprawdzić, jak pracuje. A, to ciekawa opcja, muszę wam powiedzieć. Nigdy tego nie robiłam. Zobaczymy. Rozliczymy cię z pracy, moja droga. Tak, ciebie. Mnie? Ale że mnie, no, co ty? Tak, właśnie ciebie. O, przyszedł pierwszy klient. Zastanawiam się, dlaczego cały czas mam tutaj w sklepie te same osoby. Wiem, że to są w sumie osoby po sąsiedzku, ale mogliby czasami też inni streamowi przyjść. Wszystkim moim przyjaciołom mówię, że powinni spróbować zatrudnić się tutaj. To najlepsza praca, jaką kiedykolwiek udało mi się dostać. Okej, widzę, że jesteś takim małym lizuskiem. Gdzie były te nagrody szczęścia życiowego dla sklepu? Tutaj chyba. Co możemy sobie kupić? Postument prowokujący. A co to daje? Nowy postument, na którym można prezentować różne obiekty na sprzedaż. Oszałamiający szyld. Odblokowuje nowy szyld, który możesz umieścić w swoim sklepie, aby przyciągnąć więcej klientów. Gustowna koszula, nie? Kasa sklepowa jutra. Odblokowuje kasę sklepową pieniężna firmy Suros. Doskonałą dla nowoczesnych sklepów z ambicjami. To kasa sklepowa jutra, dostępna dzisiaj. Zajrzyj do sekcji obiekty lokalu. Niepożądana nadwyżka. Zaopatrzeniowiec sklepu zamówił za dużo towaru i teraz sklep czasowo obniżył ceny, aby zwolnić trochę miejsca. Koszt uzupełnienia będzie obniżony przez 12 godzin. Dodatkowy pracownik, to bym chciała. Możemy sobie kupić? Serio? Możemy, stać nas. Okej. Dodatkowy pracownik, słuchajcie, może kogoś dzisiaj zatrudnimy. Jeśli się uda. Ale to może pod koniec dnia sobie tam kogoś wybiorę. Najpierw przydzielimy naszej pani zadanie w pracy. Podliczanie klientów. Mam nadzieję, że będzie ich dzisiaj dużo, także fajnie. Dobra. Odpowiemy na pytania tego pana miłego. Później przyjdziemy się tutaj przywitać. Dlaczego to dziecko nigdy nie jest w szkole? To mnie zastanawia. Dobra, odpowiadaj na pytania. Trzeba z klientami oczywiście nawiązać tutaj kontakt, trzeba ich męczyć. Tutaj widzicie pasek im taki rośnie niebieski. Jak jest tak bardzo u góry, to znaczy, że za chwilę będą gotowi do tego, żeby coś kupić. No trzeba też ich szybko podliczać, żeby tam, wiecie, się nie wkurzali i nie odchodzili i nie zostawiali nas z niczym. Aha, jeszcze miałam sobie towar pouzupełniać. Widzicie, gadam i zapominam, ale możemy to zrobić teraz. Wybieramy sobie, ja zazwyczaj daję tutaj coś z kuchni, żeby było tak tematycznie. Ojej, tu mamy jakieś brudne coś, trzeba to posprzątać i to szybko. No, co by tutaj dać? O, ostatnio mi się ta figurka fajnie sprzedała. Widzę, że tutaj też troszkę brudu zostało. To by można było dać na sprzedaż. Tutaj sobie postawimy. Nawet fajnie się komponuje. Na półeczkach może coś. Co by tutaj jeszcze wybrać? Słuchajcie, ta zastawa jest fajna, ale ona mi się tu nigdzie nie zmieści. Coś mniejszego bym potrzebowała. Ale co? Aparatu chyba nie będziemy tutaj sprzedawać. Okej, to możemy. Chociaż to mogłoby być na ladzie lepsze. Dobra, mamy 21 simoleonów, nie możemy nic kupić już.
Super, mam nadzieję, że coś zarobimy dzisiaj. To będzie prawdziwe wyzwanie. Okej, gadasz sobie z klientami, ale fajnie by było też, gdybyś wyczyściła półkę, bo oczywiście nasza lady tutaj pewnie się nie podejmie tego. Jak ona ma na imię, kurczę? Bo tak mówię o niej, a nawet nie wiem. Natalia, tak myślałam, że Natalia. W sumie nie chciałam strzelać, bo wyszłoby, że jestem okropna i w ogóle nie znam pracowników. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że to są obiekty na sprzedaż. Oj, żeby to poszło, za to byśmy dostali dużo kasy. No i teraz tutaj troszkę mamy pusto, ale jest jeszcze jakaś miska, no więc nie ma aż takiej tragedii. A zobaczymy, czy te rzeczy nam się sprzedadzą. Słuchajcie, mam jeszcze jakieś babeczki, nie jest źle. Mogłabyś posprzątać? Posprzątaj. Dobra. Ta tutaj dziewczyna jest nastolatką i właśnie jest, powiedzmy, no, tutaj zabiega o względy naszego syna. Nie wiem, co tak dziwnie za nami stoi, ale dobra. Tutaj jeszcze to jest brudne z tego, co widziałam. Na razie olejemy trochę klientów i posprzątamy. Te paski im rosną, też same, jak widzicie, porozmawiają z naszą sprzedawczynią, więc wszystko jest ok. Ten pracownik naprawdę by się przydał. On i tak przyjdzie od jutra dopiero. Aha, nie możemy posprzątać, dobra. Przyjdzie dopiero od jutra, więc to nie ma sensu teraz z tego robić. Czemu nie mogę z nią o cenach porozmawiać albo o czymś? O, ten pan jest nowy, jeszcze go tutaj nie widziałam. Powitamy nowych klientów. Tutaj ta dziewczynka jest najbardziej zdecydowana chyba, żeby coś kupić, więc zagadam do niej teraz. W ogóle mam takie wrażenie, że ona też tak po trochu ze wszystkimi rozmawia. Fajne jest to, że mogę też tutaj swoje dzieciaki, wiecie, pościągać i jest plac zabaw. One tutaj też często odrabiają lekcje. Dobra, będziemy musieli też skorzystać z toalety. Lepiej zrobić to wcześniej niż później. No, nie chcę zrobić siusiu przy klientach, wiecie, no tak trochę dziwnie. O, super, Natalia, podlicz ją. Proszę cię, podlicz ją. Bo nie dam ci dzisiaj normalnie podwyżki. Dobra, sama tego chciałaś. O, patrzcie, jak się ruszyła teraz. Teraz to już za późno jest. Nie wiem, ona ją podlicza, czy jej nie podlicza? Chyba jej nie podlicza w końcu. Super. No, patrzcie, normalnie ją olała. Może zdążymy jeszcze. Świetnie, zysk przeszedł nam koło nosa. Dzięki, Natalia, możesz się pożegnać z podwyżką. Dobra, tutaj ciebie trzeba podliczyć, co? Dlaczego ona w ogóle nie wykonuje moich poleceń? Świetnie. Dobra, będę musiała ją chyba opieprzyć i to dość tak ostro. Czemu nie możesz do niego podejść? Bez przesady. Dobra, podliczamy go, super. Ciebie opieprzymy. Zobaczmy, czy możemy ją jakoś konkretnie opieprzyć. Sprzątaj sklep, uzupełniaj towarnię. Dobra, nakrzyczymy na nią. To chyba jedyne, co możemy jej zrobić. Kurczę, ten facet chce też być podliczony. Więc opieprzenie pracownika będzie musiało poczekać. Jak widzę, ona sama się nie ruszy. Okej, ta dziewczyna, nastolatka też chce coś kupić. A ta siedzi. Siedzi po prostu i ględzi. Przyszłaś tutaj na ploteczki czy do pracy, kurde? Ja się pytam. Wiecie co, ja nie jestem naprawdę jakimś mega wymagającym szefem, ale znowu nam zysk przejdzie koło nosa. To powinna być jeszcze jakaś taka opcja motywuj pracownika. Najlepiej kopem w dupę. No i super. Możemy ją jeszcze podliczyć, czy nie? Chyba już nie. Świetnie, Natalia, dzięki. Dzięki. Jesteś po prostu pracownikiem roku, o jakim marzyłam.
Patrzcie, jak wszyscy uciekają. Zaczęliśmy krzyczeć i nagle, wiecie, nikt nie chce być w centrum tego dramatu, który ma się tutaj rozegrać. Ta dziewczyna też jest bardzo fajna. To znaczy, ona jest przyjaciółką też naszego syna, właściwie przyjaciółką, no, znajomą. No i z tych wszystkich dziewczyn, z którymi spotyka się Bartek, bo tak on ma na imię, chyba Alicja najbardziej właśnie lubi Julię. Widzicie, ona jest taka skromna, taka poukładana, zero makijażu, dobrze się uczy. No, wymarzony, prawda, materiał na dziewczynę. Więc myślę, że każda mamusia dla swojego syneczka taką dziewczynę by chciała. Zagadamy do niej. Przestań ględzić z tą Natalią, która i tak nic nie robi. O, przyszedł nasz bratanek. Także też trzeba będzie się nim zająć. Super. A widzicie, figurka My Sims się sprzedała. Bardzo szybko. Właśnie fajne jest to też, że możemy właśnie jakieś figurki posprzedawać. Czy my tu coś mamy? Nie, mamy tylko urnę. Sprawdzałam, nie można jej sprzedać. Szkoda. Dobra, mamy klienta do podliczenia. Widzę, że Natalia po raz kolejny nie ruszy dupy. Że tak powiem, dosadnie. Więc nie wiem, dam jej jeszcze jedną szansę, słuchajcie, bo też nie jestem taka, że będę zaraz kobietę tutaj zwalniać, ale następnym razem mogę po prostu nie wytrzymać. O, to jest nasza bratowa, trzeba do niej podejść, może coś od nas kupi, chociażby z litości. Dobra, widzę, że nasza rodzinka też jest w domu, dlatego pościągam ich tutaj. Przenieś. Przenieś i przenieś. Dzieciaki chyba są w całkiem dobrym stanie, z tego co tutaj widzę, także spokojnie mogłyby odrobić sobie zadanie domowe. I odrabiaj lekcje. Chciałam, żeby Maja przejęła ten biznes, ale w sumie ona marzy o tym, żeby zostać lekarzem, więc nie wiem, jak to będzie jeszcze. Ty, Kasanowa, wiem, że tutaj jedna z twoich dziewczyn jest. Dlaczego on... O kurde. Gdzie ja zgubiłam jego pracę domową? Upsi. O, chyba tu leży. Nie, to nie jest praca domowa. To jest praca domowa. Świetnie, świetnie. Jesteś po prostu mistrzem. Mistrzu. Pokaż, no jakie ty masz oczy? Zielone. To jest bardzo dziwne, że tutaj Mikołaj jest rudy, słuchajcie, bo znaczy właściwie nie jest aż takie dziwne, no ale moglibyście się zastanawiać, czy on na przykład nie jest synem listonosza, bo po kim on ma w sumie rude włosy. Ale mogę wam zaświadczyć, iż Mikołaj nie jest synem listonosza, ponieważ byłam przy jego poczęciu i mogę zaświadczyć, że tak. Byłam przy jego poczęciu. Dobra, trochę to może tam dziwnie zabrzmiało. No ale cóż, taka prawda, że byłam przy jego poczęciu i wiem, że jest synem Alicji i Szymona. Rude włosy może mieć po swoich dziadkach. W sumie to by było logiczne nawet. Chociaż tak naprawdę jak go postarzyłam i zobaczyłam te rude włosy, to sama zaczęłam się zastanawiać, czy o czymś nie wiem. Ludzie, zejdźcie zdrowi, bo listonosz jedzie. O, fajnie, ta półeczka nam się sprzedała, więc z tego będzie zysk. Szkoda, że nasz mąż jeszcze nie wrócił z pracy, pomógłby nam tutaj. Przez spoko. O, jaki ładny widok. Wszystkie dzieci ładnie odrabiają lekcje. Bardzo dobrą cenę dostaliśmy. Zrobię zdjęcie. Ciągle mi się wydaje, że nasz najstarszy syn jest już młodym dorosłym. Za każdym razem, jak sobie włączam tego save'a, to sobie myślę, Boże, muszę w końcu pracę znaleźć. Jeśli chodzi o nastolatków, to ja jakoś tak, no nie wiem, nie szukam im za bardzo pracy, bo później na nic nie ma czasu. Ta beczułka, czy właściwie, nie wiem jak to nazwać, to ma jakąś nazwę, wiem o tym i ja tą nazwę znam, ale teraz jej nie pamiętam. To już stoi tutaj chyba milion lat i nie chce się sprzedać, więc nie wiem, czy po prostu tego nie usunę. Jajka też nikt nie chce oczywiście.
Okej, okay, kogo tutaj trzeba podliczyć? Tą lady. Julia, ty przyszłaś coś tutaj kupować, czy tak sobie posiedzieć i poczekać może na Bartka, co? Ja myślę, że w ogóle Julii tak raczej zależy na Bartku, a on taki, wiecie, to tu, to tam, to siam. I tak się kręci życie. Uhu, cześć, Natalio, ale nie będziemy cię tutaj na pierwszym planie umieszczać, bo się dzisiaj nie starasz. I tu wyjątkowo się nie starasz. Kurczę, jeszcze ktoś chce coś kupić? Uhuhu. Jaki ruch? Szymon, chodź. Pomożesz mi, bo po prostu nie wyrabiam. O, a to? A to jest kto? O, Natalia. Natalia, come on. Kurczę, same Natalię i Julię. Naprawdę. Można zwariować. A ty co? Nie, nie rozmawiaj z nią. Skończ odrabiać lekcję. Chodź tutaj. Powitaj klienta. Nawiązujmy ciekawe znajomości. Czy co ty robisz? Ty nic nie robisz. Gadasz sobie. Dobra. Chce ci się jeść, także myślę, że twój mąż mógłby podliczyć klienta. Kto tutaj dzwoni? Cholera, do niego znowu. Dobra, nie mam pojęcia. Mamusia musi coś zjeść. Ona dość tak, muszę wam powiedzieć, bardzo dużo pracuje. Te dni tutaj są fajne w tym naszym sklepiku, ale bywają też męczące. Jak dużo klientów przyjdzie, nie ma kto ich obsługiwać. Może być ciężko czasami. O, dobra, ale Szymon przyszedł, pomoże nam, także spoko. Gdzie jest nasz syn? Gdzie on się zgubił? No tak, oczywiście. Zaprosił dziewczynę do swojego stolika i teraz będzie ją tutaj wodzić na pokuszenie. No, ale chyba jej się podoba to, co widzi. Słuchajcie, tutaj po prostu rośnie nam młody Casanova. Baby, come closer. Ladies, come closer. I'm the Casanova. Ladies, come closer. I'm the Casanova. Tutaj ciężko mi rozróżnić nastolatków od młodych dorosłych, dlatego fajnie, że wprowadzili taką nowość, że to pisze. To mi się podoba. Znaczy, nie nowość na Sims 4, tylko nowość w ogóle w Simsach. Dobra, co my tu jeszcze moglibyśmy porobić? Fajnie, Natalia, że się wreszcie podniosłaś z krzesła. Dziękujemy, super. Widzimy, że masz sprawne nogi, to dobrze. To dobrze. Bo już się bałam, że po prostu, nie wiem, reumatyzm cię dopadł wielki, ale nie. Potrafisz chodzić jak chcesz. Do kogo by tutaj zagadać? Może do niej jeszcze. Zapytamy ją o zakres cenowy. Co ty taki mężuś upadnięty jesteś? Słuchaj, no to zjedz sobie coś. Albo nie. Albo nie. Wiesz co, zjedz sobie babeczkę. One i tak się nie sprzedają. Możesz wziąć? Nie możesz wziąć. To trudno, będziesz głodować. O, tutaj widzę kolejna simka do podliczenia. Pod koniec zawsze się tak tego dnia rozkręca tutaj, więc... O, okej, okay, nasza bratowa tutaj daje czadu. My również. Mina Alicji mówi... Umrzyj! I daj mi zjeść. Wiecie, jedzenie ponad wszystko. Ja wyznaję taką zasadę. Trzeba po prostu zjeść, dopiero później się brać do roboty. Z pustym żołądkiem nie ma co. Dobra, ktoś jeszcze tutaj chętny do podliczenia? Nie? Jak nam tutaj idzie znajomość? Co? Dobra, widzę, że wciągasz też w to wszystko młodsze rodzeństwo. Dobra, porozmawiajmy z nią o preferencjach zakupowych. Jesteś na tyle duży, że możesz. Odrobiłeś to zadanie domowe, młody? Dobra. Nie zagaduj tutaj siostry, bo ona musi dokończyć zadanie.
Nie wiem, ile on po prostu tego zadania domowego nie odrabiał. Aż wstyd się przyznać, ale mamy strasznie dużo rzeczy na głowie, żeby wszystkich tutaj pilnować. Dobra, tutaj podliczany jest klient. Ta by coś chciała kupić, ale jeszcze nie wie co. Dobra, poprawimy jej humor, w ogóle pogadamy z nią, może to coś pomoże. I tak wygląda, słuchajcie, dzień w tym sklepie. Jest dość taki ruchliwy. Zobaczymy sobie może też teraz na tych nowych pracowników. Jeszcze Natalii nie zwolnię. Poczekam z tym. Ubrania, zarządzaj. Dobra, jak widzicie, ona ma bardzo dobre, wysokie kwalifikacje, więc nie wiem dlaczego. Dlaczemu? Nie wiem dlaczemu. Nie wiem dlaczemu się tak opieprza. Mateusz Bocian. Kurde, Mateusz, ty tu jesteś kiepski, ci powiem. Umiejętności handlowe, a to co? Efektywność pracy. Efektywność pracy masz najlepszą. Jesteś seniorem. Słuchaj, Mateusz, zatrudnię cię, ale jak będziesz flirtować z Natalią, to nie wiem, czy wytrzymam, okej? Okay? Bo to nie jest miejsce spotkań towarzyskich. Ustalmy to sobie. To jest miejsce pracy, sprzedajemy tutaj babeczki i wciskamy starą zastawę. Zatrudniam cię. Ale wiesz, będę mieć cię na oku. Bo on jest taki, wiecie, niby jestem seniorem, starszym panem, nie, a tutaj koszula w kratę i będzie mi wyhaczać Natalię. A ja muszę mieć zysk w sklepie, nie randkę w ciemno jeszcze jakąś na dodatek. O Boże, a jak oni będą sobie urządzać schadzki w moim sklepie? O nie, chyba tego nie przeżyję. Dobra, mamy nowego pracownika, super. Mam nadzieję, że efektywność tutaj wzrośnie, bo jak na razie jest trochę kiepsko. Ojej, chyba obraziłam naszego klienta. Ups. Odpowiemy na pytania. Tak, zatrudniliśmy nowego pracownika, pana. Także spoko. Nie wiem, gdzie tam Bartosz jest. O, dalej z nią rozmawia, fajnie. To mi się podoba. Mamy przyjemną rozmowę, to dobrze. Za chwilę będziemy się, wiecie co, zbierać z tego sklepu i nie obchodzi mnie, czy ktoś jeszcze coś kupi, czy nie. No tutaj mamy klienta do podliczenia. Szymon, co ty robisz? Przez chwilę mi pauza chyba nie działała. Dobra, może nie czytaj książki, co? Tylko podlicz klienta, proszę cię. To będzie nasz ostatni zysk dzisiaj. Ale sami powiedzcie, czy ona się nie opieprza? Tak, potrafisz tego krytykować, ale złapać się za ścierę to już nie. No, czemuś go nie podliczyła? Chodź tu, podlicz go. Nie wiadomo, co on chce kupić, ale może coś drugiego. O, dobra, podlicza go, na całe szczęście. Dobra, czy to jest... Aha, to są bliźniacy. Dobra, już się wystraszyłam, że mam jakiś klon w mieście. Szymon, co ty robisz? Jasne, teraz sobie jedz. Ty to wiesz, kiedy wybrać moment. Może chociaż na naszego syna będziemy mogli liczyć. Chociaż nie wiem, on nikt nie podliczał klientów. Mam nadzieję, że tutaj nic nie narobi. Bartek, gdzie ty jesteś? Przestań tam normalnie mi bałamucić dziewczyny. Tylko rusz tyłeczek i podlicz klienta. Kurde, teraz się zebrali po prostu na to, żeby kupować. Wiem, Alicjo, że jesteś zmęczona i nie do życia już. Ale ostatni klient, proszę cię. Boże, jak to zabrzmiało. Ostatni klient. Dobra, muszę się ogarnąć. No ale taka jest prawda, że to będzie nasz ostatni klient w piekarni. Kurczę, ta też chyba by coś jeszcze mogła kupić, ale nie mam już siły. O, jakaś dziewczynka przyszła. Klaudia Małysz. Fajne są te nazwiska tutaj niektóre. Nie wiem, co tam dzieci robią. Mam nadzieję, że nic strasznego. O, widzę tutaj Maja sobie babeczkę je, także fajnie. Okej.
Hej szefie, każesz mi robić nadgodziny? Nadgodziny. No, tyś się w ogóle dzisiaj narobiła. Super, super. No i teraz będzie mi się na simowy kodeks pracy powoływać. A ja to jej nic nie mogę zrobić za obijanie się, nieźle. Dobra. Okej, okay. Zakończmy dzisiejszy dzień w sklepie. Na tych naszych ostatnich klientach. O, babeczkę z mlekiem. Dobra, zamknijmy sklep i zobaczmy, ile udało nam się zarobić. Okej, super, super. Nawet fajnie. Patrzcie, ile my jej pensji płacimy, a ona nic nie robi. To jest straszne. Dobra, zobaczymy się w domu. No, wreszcie w domu po całym ciężkim dniu pracy. Zobaczcie, jak długo tam siedzieliśmy, ile osób nam pomagało i tak to w sumie było nie do ogarnięcia. Teraz będę miała dwójkę pracowników i zobaczę, jak to wszystko będzie działać. Mam nadzieję, że sklep ruszy z kopyta, że będziemy zarabiać jeszcze więcej. Oczywiście no, z samego rana trzeba będzie znowu pouzupełniać towar, może posprzątać. Nie wiem, chyba usunę tam to jajko z lat, bo ono jakoś nie schodzi. Nie wiem dlaczego. Spróbuję może też poznajdywać jakieś, wiecie, tam kryształy w skałkach i wystawię też jako taką ozdobę. Fajnie, że ta półeczka z talerzami nam zeszła, za nią chyba było dużo kasy. Także jak na razie sobie radzimy, słuchajcie, w tym sklepie. Na samym początku może być trudno. Może się tak zdarzyć, że nie wyrobicie i że trzeba będzie sklep sprzedać. Co jest najdziwniejsze, pokazywałam Wam kiedyś, jak urządzałam tutaj ten dom i tak dalej, zastanawiałam się, jakie tutaj będą rachunki. Powiem Wam, że nie dostałam ani jednego rachunku. A ci Simowie już tutaj chyba mieszkają od wieków, bo ja dość tak intensywnie nimi gram też. I nie wiem, o co chodzi, ale rachunków tutaj nigdy jeszcze nie miałam, więc... Więc jest spoko. Mamy 109 tysięcy w budżecie domowym. Jakoś dajemy radę. Wszystkie jajka są, ale jak zauważyliście, no one nie chcą schodzić w sklepie. Dobra, to by było chyba na tyle. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze kiedyś zobaczyć z prywatnego save'a. I trzymajcie się, zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa, pa!